restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Lokalna półka, nowy pomysł Prawa i Sprawiedliwości. Mają zyskać rolnicy, bo będą mieli łatwy dostęp do lokalnych rynków, bezpośredników. Mają zyskać także klienci, bo będą mieli lepszy dostęp do świeżych i smacznych produktów, a ich pieniądze zostają w ich najbliższej okolicy. Jak pan ocenia ten pomysł? Panie doktorze, zacznę od tego, że widząc pana ministra Ardanowskiego i pana ministra Telusa razem proponujących ten właśnie produkt, bardzo się cieszę, bo świadczy to o tym, że polityka Prawa i Sprawiedliwości nawiązuje do ciągłości i nowe pomysły wywodzą się też ze starej polityki naszej wspólnej. No tak, Prawo i Sprawiedliwość, czy pan Ardanowski teraz jest doradcą prezydenta, ale wcześniej był ministrem rolnictwa, tam doszło do jego w pewnym momencie rezygnacji czy odwołania, ale jak pan, jak rozumiem, jest to sprawa szerzej omawiana także, czy zgłaszana przez rolników, bo tak argumentuje Prawo i Sprawiedliwość, że no, zbieranie pomysłów od tych najbardziej lokalnych środowisk. To, co jest budowane przez wiele lat i chciałbym na przykład powiedzieć o jednej takiej rzeczy, która jest dość szeroko znana. Rolniczy handel detaliczny, który był wprowadzany właśnie za poprzednich ministrów zdrowia. I to w tej chwili... Rolnictwa, przepraszam, przekłada się właśnie na takie pomysły jak lokalna półka, z czego się naprawdę bardzo cieszę, widząc dwóch panów, którzy to proponują, byłego i obecnego pana ministra. To jest zgoda. Ale jedna rzecz, która jest ważna. Ta propozycja odnosi się do tego, żeby producenci lokalni mieli możliwość sprzedać swoich towarów na miejscu, czyli skracamy łańcuchy dostaw, co jest bardzo ważne. Pan jest młodym człowiekiem, ja już jestem bardziej dojrzałym i pamiętam dokładnie, że w każdej gminie były piekarnie, były masarnie, nie tylko okręgowe mleczarnie i te dostawy były krótsze. My dzisiaj żeśmy to wyłączyli. W razie jakiegoś nieszczęścia wojennego województwo zielonogórskie nie ma zakładów przetwórstwa spożywczego, jest wyłączone. Tragedia i naprawdę próba powrócenia tego i złapania takich przyczółków, gdzie dla rolników byłaby gwarancja, że ma półkę, to ci, którzy by chcieli się zająć na przykład rolniczym handlem detalicznym, wiedzieliby w przyszłości, że mogą swoje produkty wstawić tu i tu do tego sklepu. No, tu Prawo i Sprawiedliwość podkreśla, że ostatnio szereg działań były realizowane w tej sprawie, na przykład kary dla sieci za fałszowanie produktów i wykorzystywanie swojej pozycji kosztem dostaw. Ta lokalna półka poprawi także pozycję lokalnych rolników, wzmocni ich siłę w walce z takimi gigantami, którzy nie zawsze reprezentują kapitał polski na przykład. Zawsze było tak, że jeżeli żeśmy kupowali lokalnie, to żeśmy wiedzieli, i czy towar jest dobry i chętnie żeśmy go kupowali. Ktoś, kto raz nas oszukał w lokalnym sklepie, już drugi raz się nie znalazł. To jest przykład sieci gastronomicznych. My gdzieś tam, jak spożywamy posiłek, to raz. Ale jak wiemy, że jest dobry, to wracamy. I to też by się odnosiło do rolników. Bo przecież rolnicy to też są ludzie. Oni będą produkowali towary bardzo dobrej jakości, ale też mogą i być tacy, którzy będą w jakiś tam sposób nieuczciwi. I rynek by to eliminował. I to jest naturalne i normalne. Ale na dzisiaj rolnicy nie mają tej gwarancji, bo wiadomo, że mamy ten dzień handlowy w sobotę w dużych miastach, targowy, że wchodzimy, wstawiamy. Ale gdybyśmy mieli zagwarantowane jako rolnicy miejsce, gdzie wstawiamy nasze towary bez wielkich kosztów, bo to o to chodzi, bo ta półka to jest koszt. I tu sklepy uzyskują wielkie przychody z tego powodu. Byłoby to bardzo trafione. Popyt pewnie będzie, bo konsumenci, i to nie tylko w Polsce, preferują lokalne produkty, ale czy będzie podaż? I tutaj opozycja zarzuca Prawo i Sprawiedliwości, czy eksperci niektórzy, że no, tych rolników, czy tego, pan sam wspomniał, że nie mamy przetwórstwa, a ma być skrócona ta droga od rolnika do stołu naszego, to skąd brać te produkty? Ale to będzie wytwarzane nie z dnia na dzień, z godziny na godzinę, tylko to musi być proces, który to wytworzy. Panie redaktorze, takie produkty podstawowe jak nabiał, mięsa, sery,
to powinny być lokalne. Ja wiem, że na przykład województwo lubelskie specjalizuje się w produkcji malin i tam niech powstają te zakłady przetwórcze i stamtąd można dowozić na całą Polskę, Europę. Ale to, co jest podstawowym produktem, powinno być robione na terenie, gdzie my mieszkamy i raz, że zapewni nam bezpieczeństwo żywnościowe, ale też nam zapewni przetrwanie w razie jakichś kryzysów. Nie tylko wojennych, ale różnych, które się mogą przytrafić. Uderzył pan w takie wysokie tony, ale tutaj dochodzi jeszcze jeden element, chodzi o ten transport. Jeżeli będzie do sklepu blisko temu, który dostarcza towary, to i emisja będzie mniejsza. I to jest też kolejny element tego programu, który podkreśla Prawo i Sprawiedliwość, że to chyba zgodne z unijną polityką. Ale chciałbym powiedzieć, że przecież my żeśmy zaproponowali w ubiegłych latach tak zwany program Współpraca, gdzie 5 producentów, składając wspólny wniosek na dany transport, mogli skorzystać na kupno chłodni, cystern, innych rzeczy. To nie odbiło się tak mocnym echem, ale część rolników, producentów z tego skorzystało. Zakupiło chłodnie, cysterny do przewozu oleju. To są już początki tego, jak powinno to się rozwijać. Czyli to kolejny krok. Czyli to, co mamy dziś, to jest następstwo. To nie jest jakiś pomysł od To jest następstwo. Czapki. To jest ciągłość. To, co mówiłem na samym początku, że bardzo się cieszę, że to jest jeden pan minister, drugi pan minister i my mówimy o tej ciągłości, która powinna następować po sobie. Co pan sądzi o takiej opinii? Co do zasady powinno być tak, że ziemia jest po prostu to towarem i można ją kupować bez względu na to, czy jest się cudzoziemcem, czy Polakiem, powiedział w środę w jednej z rozgłośni komercyjnych były szef Nowoczesnej, kandydat trzeciej drogi w wyborach do Sejmu z Warszawy. Ryszard Petru mówił o ziemi rolnej także w tym przypadku. Dokładnie wiemy, że od 2016 nie ma wolnego obrotu gruntami rolnymi. Są pod ścisłą ochroną. Nabywać je mogą tylko rolnicy, ci, którzy mają 5-letnie zameldowanie na danej gminie i ona nie podlega luźnemu wolnemu handlowi. Ale tak pan mówi, jakby pan nie wiedział, że za miesiąc wybory i może się wszystko zmienić. Przecież ustawę można zmienić. Dlatego mówimy o tym, będziemy przestrzegać wszystkich, żeby nie głosowali na takiej ludzi, którzy proponują na przykład uwolnić obrót ziemią rolną bądź leśną. To jest niebezpieczeństwo dla Polski. Czemu to jest niebezpieczeństwo? To jest niebezpieczeństwo ze względu na to, że wejdzie wielki kapitał, który na świecie nie ma co robić z pieniędzmi i szuka wszędzie, gdzie może je ulokować i spróbować wykupywać nasze nieruchomości, a nasi młodzi rolnicy, co chcę powiedzieć, że średnia wieku naszych rolników jest jedną z najniższych w Europie. My nie jesteśmy Portugalią, że średnia wieku jest 64 lata. Mamy jeszcze chętnych, dużo młodych ludzi do tego, żeby budować gospodarstwa i nie możemy oddać naszej ziemi w cenach wielokrotnie wyższej dzisiaj, gdybyśmy je sprzedali, a w przyszłości nie będziemy mieli zabezpieczenia bezpieczeństwa żywnościowego. A czy może nam grozić w takim razie to, co dzieje się na Ukrainie, że Ukraina ma pełno tych żyznych terenów i jak dziś widzimy, wielkie koncerny stamtąd próbują wywieźć zboże, ale niekoniecznie no, ten kapitał trafia z powrotem do Ukraińców. Jeżeli ktoś dysponuje 60 tysiącami hektarów, to są 4 duże gminy w województwie lubuskim i tam zarządza, to jest produkcja przemysłowa. Proszę mi powiedzieć, jakie tam jest rolnictwo. Tam są wielkie koncerny, które za wszelką cenę chcą wedrzeć się na rynek europejski, bo w tej chwili próbują. Dwa, to jest używane w bezpośredniej wojnie politycznej przeciwko rządowi Prawa i Sprawiedliwości. Otworzenie rynku na zboża ukraińskie to nie jest pomoc dla ukraińskiego rolnictwa. To jest pomoc w wygraniu wyborów dla opozycji. Ale dlaczego pan tak uważa, że to... I kto miałby w tym interes? No bo przede wszystkim uderzy to w polskich rolników. Jeżeli znajdzie się ponownie w wolnym obrocie zboże z Ukrainy, to uderzy to w polski rynek, w polskich rolników. Natychmiast spadnie cena zbóż, spadną dochody, rolnicy będą niezadowoleni. To jest normalne. My będziemy mieli tańszy chleb. Nie zauważyłem, że wpłynęła tańsza pszenica, zboże i żeby to się odbiło na rynku, żebyśmy mieli tańszy chleb i zboże. Co będzie, panie dyrektorze, po 15 września, po tej dacie? Wracając jeszcze do jednej rzeczy, chciałbym panu zwrócić szczególną uwagę. Pierwszy producent, jakim jest polski rolnik, polski chłop i ostatni odbiorca, polski konsument, płaci najwyższą cenę między tym, co się między nim znajduje, a odbiorcą, czyli dla tych, którzy mają przetwórstwo i
Kto na tym zyskuje? No ci, którzy mają to w rękach. No wiemy, kto w Polsce ma ogromne sieci handlowe. Wiemy, kto ma przetwórstwo. Pośrednik, nie producent, nie przetwórca, tak tylko jest. Jeszcze pośrednie. Tak jest. To są sprawy, które do dzisiaj są nierozwiązane. Oczywiście nie chciałbym mówić o tym, co było zaraz po wojnie, że handlowcy to są nieuczciwi. Nie, my musimy poszukać innych systemów i po to jest ta lokalna półka. A wrócę do tej sprawy rolnictwa, zboża, Ukrainy. Co będzie po tej dacie, po 15 września? Wierzę w pana ministra Telusa, wierzę w naszego pana premiera, że się nie ugniemy i nie otworzymy granic. A co na to Unia Europejska? Będzie miała problem, nie my. No my, nie tylko my, bo pięć krajów... Pięć krajów stoi murem za sobą, frontalny. Wspierają się wzajemnie, rozumieją ten problem. I bardzo się z tego tytułu cieszę. Nie zawsze musimy się podporządkować żądaniom Unii Europejskiej, a dzisiaj to nie jest problem ekonomiczny, to jest problem polityczny, który ma służyć dla Unii Europejskiej wprowadzenia rządu Donalda Tuska. Między 15 września a 15 października jest cały miesiąc i to jest miesiąc najgorętszej kampanii wyborczej. Ten argument będzie używany do walki politycznej według Oczywiście pana. I to bardzo mocno, tym bardziej, że Ukraina już próbuje skarżyć nas do międzynarodowych instytucji. A czy to poróżni nasze kraje w związku z tym? Nie. Według pana nie. Moim zdaniem nie. Ta pomoc, która idzie przez Polskę, militarna, gospodarcza, przeważy nad tym konfliktem dotyczącym eksportu, importu zbóż. Mieliśmy rozmawiać o rolnictwie, skończyliśmy na polityce. No, też jestem politykiem i chciałbym zauważyć i się pochwalić, że wiemy o tym, że otwarty został przetarg na budowę obwodnicy i mostu w Krośnie Odrzańskim. 386 milionów jest zaplanowane, czekamy na wynik tej procedury przetargowej, ale to jest dzięki właśnie politykom, takim jak profesor Jacek Kurzępa z Krosna Odrzańskiego. Stawiamy kropkę. Dziękuję panu za spotkanie i rozmowę. Naszym gościem był Andrzej Rochmiński, dyrektor Lubuskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.